Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że po raz trzeci już możemy przedkładać program wyborczy. 8 lat temu po raz pierwszy przedłożyliśmy program wyborczy, który zyskał aprobatę mieszkańców Radomia. 4 lata temu również to się powtórzyło i nie kryję, że robimy to po raz trzeci z wielką nadzieją, że również ten program, który jest programem ambitnym, ale Szanowni Państwo, możliwym do zrealizowania, zyska również poparcie mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, wokół mnie stoją osoby, które będą startowały do Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że wspólnie ze mną, mam nadzieję, że wszyscy wspólnie będziemy realizować ten program wyborczy, bo ten program jest godny tego, aby go zrealizować. Tworzymy, Szanowni Państwo, drużynę Radomia w odniesieniu do tego, jakie drużyny są tworzone przez innych. Dzisiaj my myślimy, że i tak uważamy, że Radom jest nadrzędny i nikt inny poza naszym miastem. Szanowni Państwo, program wyborczy skupia swoją uwagę na 5 podstawowych obszarach funkcjonowania miasta. Z jednej strony infrastruktury, przeciwdziałania bezrobociu, nauki, zdrowia, rekreacji i przestrzeni miejskiej, bo to, Szanowni Państwo, również szalenie istotny obszar funkcjonowania naszego miasta. Infrastruktura, myślę, że bez żadnego specjalnego zdziwienia, przynajmniej przez dziennikarzy, będzie wyeksponowana przeze mnie jako ta najistotniejsza i najważniejsza. Od 8 lat realizujemy bardzo spójny program, który przyjęliśmy, tak jak powiedziałem, te kilka lat temu. Infrastruktura, Szanowni Państwo, również będzie podstawą funkcjonowania samorządu kolejnej kadencji, jeżeli to my dostąpimy zaszczytu reprezentowania, jako ja jako prezydent, a Państwo jako radni. Infrastruktura bardzo szeroko pojęta, oparta o wszystkie dziedziny naszego życia, nie tylko i wyłącznie o drogi, ulice, kanalizacje, czy jakiekolwiek inne infrastrukturalne, czysto infrastrukturalne inwestycje. Szanowni Państwo, to co powinno być w sposób bardzo jednoznacznie podkreślone, to że dzisiaj przed Państwem, ale również przed radomianami składam deklarację współpracy z wszystkimi środowiskami społecznymi i politycznymi naszego miasta w kolejnej kadencji. Mam wielki zaszczyt, że jestem popierany przez swoją macierzystą partię polityczną, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, ale Szanowni Państwo, również inne partie polityczne będące na polskiej scenie politycznej przez wiele stowarzyszeń i osób fizycznych, które, jak to nazywam w swoim programie wyborczym, nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, a dostrzegają naszą pracę jako tą, która jest właściwa dla naszego miasta. Szanowni Państwo, infrastruktura w naszym programie, tak jak powiedziałem, wiedzie prym i rozpocznę tutaj od infrastruktury drogowej, w której zrobiliśmy bardzo wiele w ciągu ostatnich 8 lat, ale też nie zrobiliśmy wszystkiego. Pragnę podzielić się z Państwem informacją, że ulica Żółkiewskiego i Wojska Polskiego będzie priorytetem w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w naszym mieście. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku trasy NS na odcinku od obwodnicy do ulicy Młodzianowskiej. Mówimy o pierwszym etapie budowy trasy NS w naszym mieście. Ulica Młodzianowska wraz z wiaduktami, które rozpoczęliśmy tak naprawdę jej budowę, to trzecia z najważniejszych i największych infrastrukturalnych inwestycji naszego miasta, myślę o obszarze drogowym. To, co godne podkreślenia, to również to, że będziemy robić wszystko, aby naszą aktywność w kolejnych latach przenieść również mocno na dzielnice naszego miasta, nie tylko i wyłącznie na te największe infrastrukturalne projekty, ale również zdecydowanie na dzielnice miasta poprzez wzmocnienie również dofinansowania w tym aspekcie. Drugim, Szanowni Państwo, z obszarów infrastruktury komunikacyjnej, która dla nas jest, myślę, najważniejszą na pokolenia, jest lotnisko na Sadkowie. To, Szanowni Państwo, będzie również priorytetem, tak jak do tej pory w ostatnich latach. Udało nam się, Szanowni Państwo, powołać do życia lotnisko w Radomiu. Pierwsze inwestycje na lotnisku są za nami. Lotnisko jest zarejestrowane jako lotnisko cywilne. Przed nami dalsza część inwestowania w lotnisko, w obszar infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i na końcu infrastruktury cargo. Zachęcam do tego, abyśmy zapoznali się wszyscy z masterplanem lotniska w Radomiu.
Szanowni Państwo, ostatnie lata przynoszą bardzo duże zmiany w zakresie funkcjonowania nas w przestrzeni miejskiej. Rekreacji, stylu życia, związanego również mocno ze zdrowiem. Ścieżki rowerowe to kolejny z priorytetów naszego programu w obszarze infrastruktury. W najbliższych dniach pozwolę sobie Państwu przedstawić jeden duży, spójny projekt dotyczący budowy ścieżek rowerowych, ale również tego, co udało nam się w ostatnich latach zrobić. Na terenie naszego miasta w dniu dzisiejszym mamy ponad 40 km ścieżek rowerowych. Do nich będą dochodzić kolejne przy poszczególnych dzielnicach w podobny sposób, jak zostało to zrealizowane na osiedlu Południe. Komunikacja miejska. Szanowni Państwo, w najbliższych godzinach, a tak naprawdę w najbliższych dniach będzie się decydowało bardzo wiele dla Polski. Ta decyzja zapadnie w Brukseli. Myślę o szczycie, który dotyczy tak naprawdę emisji CO2 i to, co jest dla nas istotne, to również bardzo mocne zainwestowanie w transport miejski niskoemisyjny, a więc zakupy autobusów ekologicznych, budowa transportu, inteligentnego systemu transportu ruchu miejskiego. Coś, co będzie funkcjonowało w dużej całości inteligentnego miasta, o którym dosłownie za chwilę. Budowa parkingów miejskich. Jesteśmy, Szanowni Państwo, i to miejsce nie zostało wybrane bez kozery. Jesteśmy przy Placu Jagiellońskim, jeden z tych parkingów, który ma być zbudowany jako parking podziemny dla Placu Jagiellońskiego. Myślę, że wszyscy dziennikarze bardzo intensywnie oczekują na rozstrzygnięcie procedury przetargowej, podobnie jak i my. Szanowni Państwo, to jest projekt, który ma kontynuować zmiany zachodzące w rewitalizacji nie tylko społecznej, ale przede wszystkim miejskiej w naszej przestrzeni. Jeden z najważniejszych projektów. Szanowni Państwo, ponadto będziemy cały czas kłaść bardzo mocny nacisk na budowę infrastruktury służącej biznesowi. Szeroko pojętemu biznesowi, zarówno strefie, która została w ostatnich latach poszerzona o prawie 55 hektarów ziemi, przechodząc tym samym, pozwolę sobie przejść do tematu rynku pracy i bezrobocia. Nie od wczoraj, od kilkudziesięciu lat, Szanowni Państwo, bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów nie tylko naszego miasta, ale całego regionu radomskiego. Bardzo jednoznacznie to pragnę podkreślić, bo często skupiamy uwagę tylko i wyłącznie na samym mieście. Gdyby to dotyczyło tylko i wyłącznie władztwa, czy też w procesu podejmowania decyzji w samym mieście Radomiu, pewnie ta skala bezrobocia zupełnie byłaby inna w pozostałej części dawnego województwa radomskiego. Niestety, to, co dzieje się na ziemi radomskiej, pokazuje jedną rzecz, że potrzeba zaangażowania strukturalnego na poziomie państwa w zakresie bezrobocia. Ale to, co możemy zrobić z pozycji samorządu, to będziemy, Szanowni Państwo, czynić. Dalej, Szanowni Państwo, będziemy uzbrajać tereny miejskie inwestycyjne. Te, które mają być przekazane zarówno do specjalnej strefy ekonomicznej, w której powstało w ostatnich latach 1300 miejsc pracy. Będziemy utrzymywać system ulg i postaramy się je poszerzyć w momencie, kiedy wejdą ku temu stosowne przepisy prawa polskiego. Pamiętajmy o tym, że większość ulg dla przedsiębiorców jest, Szanowni Państwo, udzielana przez samorządy na podstawie przepisów prawa polskiego i europejskiego. Współpraca z przedsiębiorcami to kolejny z elementów, który będziemy poszerzać, a realizujemy go już od kilku lat, z jednoznacznym wskazaniem, Szanowni Państwo, na współpracę w zakresie szczególnie nauk technicznych, wsparcia przedsiębiorstw, ale i również wspólnych programów z firmami radomskimi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego miasta, uczniów szkół średnich czy też szkół wyższych. To, Szanowni Państwo, powoduje potrzebę przejścia do kolejnego, trzeciego już obszaru, którym chcemy w sposób szczególny zajmować się, to, Szanowni Państwo, obszar edukacji. Po zbudowaniu w ostatnich kilku latach dwóch szkół artystycznych, myślę tutaj o szkole muzycznej, myślę o szkole plastycznej
i dania bardzo komfortowych warunków kształcenia się w szkołach artystycznych w Radomiu, które są przykładem dla całego naszego kraju, dla wszystkich polskich samorządów. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji kolejnego, myślę, że jeszcze większego projektu, projektu związanego z rozwojem szkolnictwa technicznego. I tu pragnę Państwa poinformować, że naszym celem, naszą ambicją jest utworzenie Centrum Kompetencji i Szkolnictwa Technicznego na bazie kilku szkół technicznych we współpracy z Uniwersytetem po to, abyśmy mogli kształcić ludzi, którzy znajdują rzeczywiście zatrudnienie, których większość radomskich firm bardzo mocno potrzebuje. Nie zależy nam w mieście na kształceniu osób, które skończą poszczególne kierunki kształcenia, które nie będą mogły nigdy zaistnieć na rynku pracy w sferze własnego wykształcenia. Potrzeba nam ludzi dobrze wykształconych technicznie, posiadających kompetencje do tego, aby móc pracować w przemyśle, bo tych ludzi, Szanowni Państwo, w Radomiu naprawdę bardzo mocno brakuje. Na to zwracają szczególną uwagę radomscy przedsiębiorcy. Nie pozostawimy pozostałej części edukacji, Szanowni Państwo, bez wsparcia. Rozpoczynamy dosłownie, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, bo jesteśmy przy końcu roku 2014, inwestycje rozbudowy szkoły Jana Kochanowskiego, liceum, jednego z lepszych liceów polskich i bardzo ważnego liceum radomskiego. Te szkoły, które są szkołami silnymi, te, które włączają się bardzo mocno w proces współzawodnictwa, tu chcę też to bardzo jednoznacznie powiedzieć, będą w sposób szczególny docenione. Proszę Państwa, po obszarze nauki przychodzi czas na poświęcenie kilku chwil na temat równie istotny dla nas wszystkich, a więc zdrowia i polityki zdrowotnej. To, co jest dla naszego środowiska i środowisk, które wspólnie z nami rozpoczynają dzisiaj drogę do tego, aby móc służyć Państwu w kolejnej kadencji, to deklaracja związana z koniecznością utrzymania szpitali w rękach publicznych. Myślę tutaj wprost o rękach samorządowych. Naszym zdaniem wysoka specjalistyka w Polsce powinna znajdować się w rękach samorządów, poszczególnych ministrów, czy też samorządów wojewódzkich. Nie znaczy to, Szanowni Państwo, że będziemy przeciwni powstawaniu jakichkolwiek innych form działalności w sferze medycznej. To udowodniły ostatnie lata, ostatnie miesiące, gdzie na terenie miasta Radomia powstają tego typu placówki, również komercyjne. Ale naszym zdaniem przy obecnym poziomie z jednej strony zamożności, a z drugiej strony systemu ubezpieczeń społecznych i kontraktowaniu poszczególnych świadczeń musimy oprzeć politykę zdrowotną o politykę związaną z samorządami i państwem. Najistotniejszym do realizacji projektem, Szanowni Państwo, dla nas w najbliższych latach będzie projekt, który potocznie już nazywamy RIT-em, a więc Regionalny Instrument Terytorialny. Złożyliśmy taki wniosek do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wniosek, Szanowni Państwo, opiewający na ponad 160 milionów złotych z naszej strony, ale pragnę też podnieść bardzo jednoznacznie, że dokonaliśmy tego, co wydawało się jeszcze kilka lat temu bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Bardzo umiejętnie dogadaliśmy się z innymi samorządami ziemi radomskiej, aby złożyć jeden wspólny wniosek do jego realizacji. To, co najgrubsze, największe i też najistotniejsze dla nas w tym wniosku, to budowa Centrum Rehabilitacji. Tu trwają prace nad tym, aby ogłosić przetarg jeszcze w tej kadencji dotyczący projektowania tejże inwestycji. Utworzenie hospicjum. Szanowni Państwo, to drugi z projektów. Mamy w Radomiu w ostatnich latach otwarty jeden z oddziałów w Szpitalu Miejskim na Tochtermana, z którego z jednej strony bardzo się cieszymy, ale z drugiej strony również ukazuje nam ten oddział, Szanowni Państwo, potrzebę dalej budowania tego typu oddziałów, które będą z jednej strony pomagać w ostatnich chwilach radomianom, ale i również bardzo skutecznie odciążą inne oddziały poszczególnych szpitali, które mogą nieść pomoc też innym osobom. Zakup sprzętu
szeroko pojętego, tak jak to funkcjonuje w ostatnich latach. Dzisiaj Państwo podaliście dobrą dla nas informację. Pozyskaliśmy 3 300 000 złotych na zakup tomografu. Cieszymy się z tego, trzymamy kciuki za to, że będziemy mogli dalej, Szanowni Państwo, to czynić. Polityka społeczna. Szanowni Państwo, w Radomiu są realizowane programy, które my określamy w naszym żargonie wspólnie z moimi najbliższymi współpracownikami, od malucha do seniora. W Radomiu jest bardzo wiele, Szanowni Państwo, realizowanych programów prospołecznych. Te programy prospołeczne będą cały czas prowadzone, ale też rozwijane. Radom jest jednym z pierwszych polskich samorządów, które wprowadziły kartę rodziny samorządowej. Mamy nadzieję również na rzeczywiste wsparcie ze strony administracji rządowej karty dużej rodziny, bo tego chcemy. To jest niezbędne do tego, aby utrzymać pewien poziom demograficzny w naszym kraju. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to czynne, to dalsza współpraca i zacieśnienie współpracy z policją. Będziemy starali się jeszcze więcej dofinansowywać policję do zadań, które są realizowane dla nas. Mamy świadomość tego, że policja jest finansowana, Szanowni Państwo, z budżetu centralnego, ale patrząc na słabość systemu finansowania polskiej policji, deklarujemy dzisiaj, że to wsparcie będzie jednak większe. Przestrzeń miejska. Przestrzeń miejska, Szanowni Państwo, to kolejny z obszarów i ostatni, o którym chcę bardzo pokrótce powiedzieć w dniu dzisiejszym. Przestrzeń miejska, a więc ścieżki rowerowe, które wspomniałem wcześniej, to rewitalizacja choćby miasta kazimierzowskiego wraz z ratuszem. Tutaj będzie przygotowywany, jest przygotowywany tak naprawdę przetarg dotyczący ratusza. Plac Jagielloński wspomniany już przeze mnie, parki Mleczna, Ustronie, obozisko. I też, Szanowni Państwo, zainteresowanie poszczególnymi dzielnicami, a więc place zabaw, skwery, siłownie, które mają być obiektami otwartymi dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, a przede wszystkim mają służyć mieszkańcom poszczególnych dzielnic. I to, co równie istotne, dzisiaj już wspomniałem o tym, cały czas mi się dzisiaj przewija, Szanowni Państwo, to, co się dzieje w Brukseli, a więc dyskusja na temat emisji CO2. Myślę tutaj, Szanowni Państwo, wprost o środowisku. Środowisko i praca poszczególnych spółek miejskich. W zakresie oczyszczania wody i ścieków w ostatnich latach wydaliśmy prawie 500 milionów złotych wspólnie z wodociągami miejskimi na realizację zadań dla nas jako mieszkańców. Wchodzimy w trzeci etap realizacji strategii wodociągów miejskich w Radomiu, określonej datą 2020 roku i tu zamierzamy przeznaczyć wspólnie z naszą spółką około 250 milionów złotych na realizację tych zadań. Drugim w obszarze środowiska bardzo istotnym elementem to działanie proekologiczne związane z modernizacją z jednej strony Radomskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w kwocie około 70 milionów złotych. Tutaj mamy przygotowany również program działania i podobna sytuacja w przypadku Radkomu. Myślę również o wzmocnieniu i wydaniu około 70 milionów złotych nie tylko z kasy miejskiej, ale przede wszystkim z pieniędzy europejskich, które naszym zdaniem będą w tym obszarze, Szanowni Państwo, relatywnie łatwe do pozyskania, podkreślam relatywnie, bo myślę, że żadne z tych pieniędzy w kolejnym obszarze nie będą proste do pozyskania. To wszystko, Szanowni Państwo, sprowadza się do jednej rzeczy. Wchodzimy w perspektywę roku 2014-2020 w projekcji europejskiej. Ja gorąco proszę Państwa o głos dla siebie, ale też dla zespołu, Szanowni Państwo, który był budowany przez 8 lat w Urzędzie Miejskim. I nie tylko. W spółkach, które podlegają naszemu miastu i jednostkach. Radom dał radę, Szanowni Państwo, stworzyć bardzo dobry zespół ludzi fachowych, ludzi, którzy chcą angażować się w pracę, dla których Radom stał się pasją albo był pasją choćby od dziecka. Mam nadzieję, że będziemy my mogli realizować ten program, który jest z jednej strony, tak jak powiedziałem na samym początku, programem bardzo ambitnym, ale Szanowni Państwo, realnym do spełnienia. Ta grupa ludzi związana z moją osobą wie, jak to zrobić. Gorąco Państwa prosimy o poparcie, bo nie możemy przespać szansy, która jest tworzona dla nas w okresie 2014-2020.
Nikt nie da naszemu miastu, tak jak innym samorządom, czasu na naukę. Proszę gorąco o to, aby pamiętać o tym i gorąco proszę Państwa o poparcie nie tylko tych przed telewizorami, nie tylko tych, którzy zostaną poinformowani, ale również Państwa, tych, którzy dzisiaj reprezentujecie media radomskie. Bardzo serdecznie o to proszę. Kandydat na prezydenta, pan Wojciech Bernat, podał sensacyjną informację, jakoby generał Majewski podpisał zarządzenie, które uniemożliwia korzystanie z lotniska w Radomiu statkom cywilnym powietrznym. I twierdzi, że Państwo ukrywacie tej informacji. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja też została wymuszona pewnego rodzaju sytuacją, która niestety w moim odczuciu jest obserwowana w ostatnich tygodniach od rozpoczęcia kampanii wyborczej samorządowej w 2014 roku. Ilość informacji, które są informacjami niesprawdzonymi, informacjami, które są formą przekłamania albo, powiem otwarcie, nieprawdy, jest tak duża, że dzisiaj postanowiliśmy jako pierwsi wyjść z przekazem merytorycznym. Chcemy narzucić, Szanowni Państwo, dyskusję w trakcie tej kampanii wyborczej na tematy merytoryczne, a nie na tematy pomówień albo tego, co który z kandydatów słyszał, tudzież czegoś nie usłyszał. My, Szanowni Państwo, ja bynajmniej takowej wiedzy nie posiadam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.